Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu naszej Credit Union. W miniony wtorek, 6 czerwca, w polskiej Fatimie, w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach, dokonano uroczystego odnowienia poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. To wydarzenie wpisuje się w 100. rocznicę objawień fatimskich oraz 20. rocznicę pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Zakopanem. Dzisiejsze uroczystości zgromadziły na zakopiańskich Krzeptówkach tłumy wiernych nie tylko z Zakopanego i okolic, ale i z różnych stron naszej ojczyzny i świata. Obecni byli także przedstawiciele najwyższych władz państwowych na czele z prezydentem Andrzejem Dudą oraz premier Beatą Szydło. Uroczystej mszy świętej przewodniczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Orędzie fatimskie, którego stulecie obchodzimy w tym roku, jest orędziem nadziei i jednocześnie także orędziem radości. To, co niesie ze sobą orędzie, to jest właśnie moje niepokalane serce zwycięży. Czyli jakkolwiek by się przedstawiały nam czasy obecne, jakkolwiek byśmy je oceniali, to ostatecznie na końcu czasów stoi zwycięstwo właśnie Maryi. Zwycięstwo jej niepokalanego serca. Homilię wygłosił ksiądz biskup Virgilio de Nascimento Antonis, biskup diecezji Coimbra z Portugalii, były rektor sanktuarium w Fatimie. Fatima, bracia i siostry, idzie pod prąd tej ogromnej fali sekularyzacji, która dążyła i nadal dąży do zmarginalizowania Boga w życiu ludzi i społeczeństwa, proponując i próbując tworzyć raj bez Niego. Kilka lat temu papież Benedykt XVI dosadnie przekonywał. Doświadczenie mówi nam, że świat bez Boga staje się piekłem. Jest przepełniony egoizmem, rozbitymi rodzinami, nienawiścią między jednostkami i nacjami, wielkim niedostatkiem miłości, radości i nadziei. W trakcie uroczystości księża biskupi ponowili akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, który jest nawiązaniem do wydarzeń z 8 września 1946 roku. Wtedy to na Jasnej Górze księża biskupi pod przewodnictwem prymasa Polski księdza kardynała Augusta Chlonda poświęcili naszą ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi. Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola Twojego Syna. Poświęcając się Twemu niepokalanemu sercu, pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi, jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi zostanie ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie Święto Narodzenia Matki Bożej 8 września tego roku.